Ja to lubię taką angielską pogodę, wiesz, a jeszcze jak więcej deszczu, to nie zaszkodzi. No. Nie lubię upału. No. Upały to męczą, no właśnie. Rozdrażniony. Człowiek rozdrażniony, upały męczą i to słońce. Bo Janek Witek uwielbiał słońce. No, że jak słońce zaświeci, żarówka, chociaż imitacja słońca, że zaświeci, to już jest coś. Na te baterie słoneczne. Tak. Janek Maciej Witek. No to więc ja mówię do tego, wiesz, nie, dlaczego tak rozmawiałam dużo, bo go podasz mam też krajowy, wie pan co, jak Janek, on ten nasz Witek miał bardzo dobre słucho. Ja raz nie miałam czasu i tak siatkę rzuciłam tu po drzwi, a on szybciutko przyleciał, bo coś usłyszał. No to więc on, jak ten cieć, po prostu zamiatał podłogę i klęczał, bo to Janek to słyszał. No tak, no właśnie, po co klęczał, co? Z po co klęczał? No. I jak tam Wiesio dostał wczoraj kasę, czy nic? Nie, on wczoraj to nawet nie był, tylko dopiero dzisiaj idzie, bo wziął poprawkę. No bo jak wiesz, no. jak tam jest wielki znak zapytania, to ja mu się nie dziwię. Temu Przybyłowiczowi, prawda? Mówi, że dzisiaj było. Będzie w banku i mówi, że już ma nadzieję, że dostanie, no. No. On taki, wiesz, praktycznie to jak nie ma tej kasy, to jest bardziej zaradny, bo na tym wernisażu raz się przyglądałam, to taki siwy dziadek, taki zadbany bardzo, wiesz. A jak ma te pieniądze, to kupi piwo, jest pijany i jak wygląda wtedy? No, nie, źle. Mówił, że tam już nic nie ma, że mu się tam wszystko pokończyło, no. No co się pokończyło? Tam, no, do golenia, czy tam coś. A no to wiadomo. To. Nawet takie rzeczy. Takie coś to za 3,50 można kupić, albo za 1,60 zł, albo za 2,50 zł, różne rzeczy. Także więc, wiesz, on jak do tych kapucynów chodzi, bo ja ciągle go widzę jako tego, który po tych zakonnicach lata biega, no to się niech opiekują takim, wiesz, no. No niestety Unia Europejska wchodzi, wejść nie może, a Unia Europejska z tymi wyższymi jakby standardami, bo jednak wiesz, co te dziady katolickie mają z tej mszy? One się tam kocmałują, kotłują, się wyjdą na ulicę i znowu się tłuką i biją. Co to im to daje? Gówno daje. No, jak ja tu kiedyś przyjechałam też z Anglii, Ameryki, Białystok, na Konopczyńskiego 4 była szkoła, zresztą jeszcze byłam w Ciechanowie pedagogiczne, studium technicznym, ale chciałam tutaj przy tej złotej kaczce tamka być w tej szkole, bo tam rewelacyjna była szkoła ponoć. Przy okazji tak mi się trafiło. No to jak się mi popatrzyło na to zachowanie tego bydełka, ja mówię, Boże, ja z piekła rodem to wszystko, ani dzień dobry, ani do widzenia nauczycielce. Biegają tutaj, nie jest to grzeczne, nie jest to takie głupie, no po prostu wszystko fruwa, jak to szczególnie na, jak w szkole podstawowej. Jak no to wiadomo. Jazgot. To tylko jak... Taki, że tak. Można głuchnąć przed... Tylko może jak ta polonistka Mirosława Wrześniowska, czy od matematyki pani Śluzek. Ona miała też męża, który historii uczył. To tylko, ale to też jak to się przerwie wszystko lata, to udaje, że nie widzi. Ale jak już jest ten dzwonek i już do portu, to wszyscy na baczność stoją i się boją. No, ale tak, to nie w każdym wypadku. Także więc, o co mi chodzi, że właściwie to, co im te msze katolickie dają, jak od początku w tej klasie, na przykład nie lubią kogo? Nie lubią ruskich. Bo tak było, że zanim jeszcze tu zaczęli handlować na Marszałkowskiej, muszę się po cipce podrapać, zanim na tej Marszałkowskiej tu zaczęli handlować, proszę ciebie, no to i wcześniej nie lubili ruskich, bo zawsze różne dowcipy były żarty na temat ruskich. No wiesz, w końcu był to zawód rosyjski, no to tak mentalność została. W mentalności tu moherowej Warszawy katolickiej, ziewającej, zabobonnej. I kogo jeszcze nie lubią? Policji. Też, a że to psy są. Nikt nie lubi, no ale wiesz, to policja jednak mimo wszystko jest niezbędna, no. Bo tak jakbyśmy my to tłumaczyli, proszę ciebie, z polskiego na nasze, albo z żydowskiego na katolickie, to u Żydów kogo nie lubiono, jak myślisz? No Polaków zapewne. Nie, Żydzi byli sami ze sobą tylko mieli do czynienia wtedy, kiedy nawet Jezus poganom nie głosił, bo to dopiero apostoł Paweł był apostołem pogan. Ja i sam Jezus głosił tylko w Palestynie, nigdzie nie głosił. Jezus nie był apostołem pogan, narodów. Dopiero zapowiedział proroctwo, że będzie głoszona.
I proszę ciebie, Żydzi nie lubili poborców podatków. No ba, no jak się tak dodawiali, no to wiadomo, że nie lubili. No. No to to już chyba nikt nie lubi. Bo możemy poszukać szerzej, kogo Żydzi nie lubili. No nie lubili właśnie poborców. No przecież jeden z tych apostołów to był właśnie celnikiem. No, o właśnie, nie lubili celników, nie lubili takich, którzy... No to więc ten święty Spiridon prawosławny, zobacz, jak pięknie pokazuje, jak daleko jest na przykład prawosławnym do Żydów. Też w internecie wczoraj przeglądałam, tam w Anglameryce Białystok, ulica Młynowa, tam gdzie mi się kiedyś śmigało też do ciotki, tam gdzie były takie szkoły żydowskie. No i tutaj w internecie są takie filmy, że facety chodzą, łażą i tutaj dom jest, taki stary numer i opowiadają, o, tutaj to nawet 7 rodzin mieszkało, tych Żydów, prawda? Tu mieszkało, tu mieszkało, tu mieszkało, tu było, a ja piszę komentarz na to, nakładam dodatkowo i wysyłam dalej, pomnażam i mówię, że i śladu nie ma, no i śladu nie ma, że żyli, byli i umarli. Czyli nie ma gminy w Białymstoku Żydowskiej, bo w paru miastach to jest. Tam, proszę ciebie, ja mówię o takim życiu żydowskim, tam żeby jakaś gmina żydowska, to bardzo chętnie nie jeden chciałby to założyć i ktoś z Ameryki przyjechać założyć, żeby to było, to na pewno coś takiego jest. I jest nawet synagoga, wiem gdzie. No ale... Ale czynna? No na pewno czynna, bo to jest nowy budynek wybudowany. A, no to... Więc mówię, że na takiej zasadzie, że ktoś przyjechał, zasponsorował, no bo jak żeby było, żeby nie było. A to tak, no. To pewno ten tak zwany rząd amerykański. Żyli, byli i umarli. Żyli, byli i umarli. A więc ta nasza poetka podlaska, Anna Romanowicz, napisała ten kabaret Białystok Miłości Moja, że ich przepędzili do Łodzi. To więc jak jechali do Łodzi, to osiedlili się i we Wrocławiu, i w Krakowie, i po drodze. Ale jak Gomułka był, to zrobił jeszcze inaczej, że w ogóle z Polski. Tak? No tak, jak to było? Tam został podpuszczony tam. To był normalny dyrenaż mózgów. No. Jak to był? Ludzi z wyższym wykształceniem się w Europie za darmo dostało. No. I Ameryce. W większości to byli ludzie wykształceni. No. Bo ty to powiedziałaś, no tak, jakby to było jakiś epizod, to na pewno było wielkie wydarzenie tutaj, bo ja się wtedy rodziłam, miałam parę lat i ja nie miałam zielonego pojęcia, proszę ciebie, że tu jakiś Żydów z Polski. No ja to byłam w tej szkole średniej, to myśmy tam chodziły pod uliberek patrzeć, co się dzieje. No, no i co tam się działo? Bardzo mądre, no nic, no nas, wiesz, tak delikatnie te żomo pogoniło, no. W sumie nawet bardzo grzecznie. To kazali nam, wiesz, przechodzić tymi, no wiesz, no, podwórkami i się nie pędzać, no bo tam, wiesz, tego puszczali te gazy i później, wiesz, zaczęli tłuc tych studentów, no a wiesz, tutaj fiksy, ciekawe co będzie. A może tych Żydów bronili, tak? Nie, no to się ta chłopka w marcu zaczynała. Także widzisz, no, ja do rzeczy wracam, bo to są poważne tematy. Anna Romanowicz i tam w ogóle sytuacja jest taka na Podlasiu, w Anglameryce Białystok, proszę ciebie, że ja, jak znam tutaj pełno Żydów Warszawy, to ja tam nie znam w ogóle ani jednej osoby. Żeby nawet może u Świadków Jehowy, ktoś z tych Żydów, co poznał Pana Jezusa Chrystusa, jak to było też w pierwszym wieku naszej ery, to ani jednego Świadka Jehowy nie znam pochodzenia żydowskiego. A tu w Warszawie pełno. Nawet mi się tutaj uczyło ich języka angielskiego, tam na Brudnie mieszkają, willa za willą, proszę ciebie, bardzo bogaci bracia Szym, no nawet taki jeden to... Ale pochodzenia żydowskie. Tak, Żydzi. Oni, proszę ciebie, ja ci coś powiem, Arek Szymański, oni mieszkali w ogóle na Ząbkowskiej. I on na tej Ząbkowskiej, ja tam jeździłam, proszę ciebie, i uczyłam angielskiego Arka. Potem on chciał, żeby jego córkę, jedną, potem drugą, nawet taki malutki Andrzejek się potem im urodził, ślicy chłopczyk, Żydek. No i ale to byli Świadkowie Jehowy, także oczywiście, że z żydostwem nic wspólnego, ani rytualnego uboju, to chyba byłoby śmiechu warte. No ta Natalia Żydówka tańczyła po stołach, to żeśmy tam miały kabaretu, żeśmy taki film angielski, pani do... Faje, taki, o takiej... A, nie, tak, wiem z tym. Tak, no, takiej, co angielskiego uczyła, co uczyła, wiesz. Z panem. Tak, 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 to znaczy nie uczyła angielskiego, tylko to była taka pani domu, no taka, co wiesz.
No kultury doprowadzała. Doubtfire. No. I myśmy ten film oglądali po angielsku, tam tłumaczyłam, żeśmy płytna znosiłam. I oni budowali dom na Brudnie, ten Arek Szymański. No to w międzyczasie na Pradze Południe taka Jaśka, nie Jaśka, tylko ta Waśka Bukowska mówiła, że ten Arek Szymański jest nieuczciwy, on się tam coś dorabia. Ja mówię, słuchaj, każdy się dorabia jak może, i orze jak może. I on budował dom, willę, piękny dom zbudował i też tam ciągle coś tam dorabiał, już mieszkali. I ja tam jeździłam na Brudno. Tam za płotem mieszkali bracia Nowaccy, też bracia Żydzi. Na Żabiej dwa, tam jakoś inaczej się szło. No, ja tam nie mogłam nigdy trafić, jak od tej strony Brudna jechać, z tej strony, co za na Marki się jechała, tam kiedyś błądziłam, a to najlepiej 517 na Seledynową, tam gdzieś dojechać i tam. Słuchaj, ja tam nawet i z Anglo-Ameryki Białystok przyjeżdżałam, bo mi się opłacało, wiesz, ten wycieczki robić na te lekcje języka angielskiego. No, ale co, skończyło się kiedy? Skończyło się, ja tam w ogóle przestałam przyjeżdżać, ale to już jakiś czas temu, jak w ogóle przestałam przychodzić, przestałam przyjeżdżać. No ale ten Arek Szymański sobie w domu zrobił salę królestwa w tym bloku. No bloku, co ja mówię, w domku swoim, salę królestwa. Wszystko było, także bardzo fajni bracia. No ten Arek Szymański tutaj miał na stadionie tu Legii wykłady. No taki gorliwy brat, nie wiem czy teraz nie jest podróżujący, ale on był taki trochę na dorabianiu się, taki coś budował, no wiadomo, no, żeby dom zbudować, to wiesz, to musiał latać na wszystkie fronty, coś robić. To nie było tak. Tak jak ja kupuję teraz te T-Mobile, muszę troszeczkę kurczaczkowi zapłacić, muszę troszeczkę tu, to nie jest tak, człowiek musi na wszystkie fronty pilnować wszystkiego, a te głupie myślą, że to samo rośnie, wiesz, bo zakopią pieniądze do ziemi, to ona myśli, że im procent. Także widzisz, Anna Romanowicz napisała, a ja Giwałt zwiedziłam świat wszerz, poprzek, wzdłuż i w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest łódź. To tylko kawałki czegoś takiego, że oni tam w Anglo-Ameryce Białystok nie to, że nie lubią Żydów, tylko że oni teraz ich w ogóle nie znają i nie wiedzą, co to jest. To więc jak ja prowadziłam dyskusję, proszę ciebie, jako ta dziennikarka z tymi starszymi bardzo świadkami Jehowy, taki brat Julian był i żona, to już ani jedna, ani drugi nie żyje, no ta żona mi opowiadała, że tu było getto. Mówiła, gdzie było getto? Tam Sienna, tam co. Gdzie było getto i tutaj trochę. Gdzie ich wywieźli? Nie poumierali po tego, wywieźli właśnie, że nie ma Białymstoku. Nie ma, to co jest, to takie nowe napływowe. By oni uciekli, wypędzili ich do Łodzi. Czyli, że widzisz, być może Anna Romanowicz jakoś tak to sparafrazowała, to gomułkowskie wypędzenie do Izraela, sparafrazowała, że ich wypędzili do Łodzi. No bo to Łódź to jest żydowska w ogóle i po prostu może na pieńku Białystok i Łódź mieli, no to po prostu była okazja, żeby napisać, że przepędzili tak do Łodzi. I w oczach my tylko jest Łódź, bo być może oni kiedyś tam żyli, dla nich to jest jak ta Jerozolima, Jeruzalem i tam wrócili, a że w Jeruzalem wojny i ciągle jest niebezpiecznie, to skoro Łódź jest filią Jeruzalem, no to jest to samo co i Jeruzalem. Przepędzili ich do Łodzi. Także bardzo piękny kabaret, potem jeszcze drugi napisała. Tam było, gdzie te kury, gdzie te karpie, gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Penner, z pana to był Żyd. Gdzie te kury, gdzie te karpie, gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Penner, z pana to był Żyd. Takie były zaśpiewki, przypiewki żydowskie. I tam był też taki kabaret o czerwonym kapturku też. Było takie półżydowskie, jak tam przestałam chodzić na ten kabaret. Już miałam tego dosyć, w ogóle ja to jak zacząłem znowu tu kursować do Warszawy, to tak po prostu było. No ale po prostu, żeby ona opublikowała te swoje kabarety, Anna Romanowicz, a nie tylko, że wiesz, w internecie jest Anna Romanowicz, że pochodzi z Sokółki, że to. A nie wiem, czy ty wiesz, że w Sokółce Świadkowie Jehowy w ciągu 2 dni wybudowali dom. Salę Królestwa Świadków Jehowy. Tak, w ciągu 2 dni. To już było bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. To było ze 20 parę lat temu, proszę ciebie, jak oni wybudowali
sale królestwa i tutaj taki Marek z Sulejkowskiej chyba tam już nie mieszkają z tą Agnieszką. Agnieszka tutaj dawno już nie mieszka. I on jeździł jako wysłannik, jako spawacz. No, po fachu. I oni tam budowali szybko, szybko, szybko w ciągu 2 dni. Ja mówię, Boże, Matka Boska, to jak u nas na tej Szeligowskiej budują, wiesz, te pachołki z Ukrainy, z każdej polskiej wsi i z tej Warszawy, świniny, no to jeszcze 1,5 roku będą budować. Ale słuchaj, jaki cyrk, jakie jaja. Przyjeżdża facet z takim brzuchem za 15:06 i ten brzuch taki ma śmieszny i tak jakby do seksu. I tak to staje. Tak. Na to by nie wpadła. I tak, wiesz, i, ale on nie mógł wpaść na co innego, bo mówi, czy to on przywiózł czerwoną cegłę. I ponieważ widzi, że tu stoi czerwona cegła, to może na tę budowę. Ja mówię, niech pan nazwisko kierowników, ja mówię, wie pan, nie ma tutaj czegoś takiego. Ja mówię, może jakiś nowy, ale niech pan pójdzie po drugiej stronie ulicy, bo jest budowa, bo po co pan ma tutaj w ogóle wjeżdżać, skoro panu nie podpiszą tej listy, że to nie jest to. I kilka było takich dzisiaj zapytań, że mówi, że na rogu Połczyńskiej i Szeligowskiej, że tu jest budowa. Ja mówię tak i pan doskonale wie, że tutaj są 2 budowy. I on poszedł tam i pewnie tam te czerwone cegły dostarczył, ale tutaj znowu coś przyjechało przed moim odejściem, szedł Rysio do jakiegoś tam. Ja mówię, Rysiu, idź się tutaj tłumacz temu panu, bo już tu mnie atakują, coraz więcej takich tu przyjeżdża i oni nie wiedzą gdzie. No. Chcę się dziwić może spoza Warszawy, no to nie wiem. No ale wiesz, przyjedzie betoniara i po prostu i tu się wpieprza. Ja mówię, tu w ogóle nie leją o tej porze betonu, nie zalewają. Będą zalewać po południu, to potrafią nawet do 9:30. To proszę, to czyli, że nie tu, tam na pewno i się spytać też od razu. Także słuchaj, takie jaja, takie cyrki, że ten gruby tak stanął i tak. Tak jak sierota, on nie wiedział, gdzie ratunku. Tak to wyszło na to, że on prosił ratunku, bo on nie wiedział, czy tam to dobrze mogę trafić. I ja tak patrzę, no nie ma takiego nazwiska, takiego kierownika i ja mówię, dopiero co, a tamten wcześniej, to jeszcze w ogóle nie przejechali. No, także dużo w kolejce, słuchaj, zamieszanie, burdel, wystarczą 2 rzeczy w jednym miejscu, masz, czy to kupisz 2 komórki, czy w jednym telefonie masz 2 komórki, wstawisz 2, to nie będziesz wiedziała, która do której. Potem będziesz się zastanawiała długo, żeby się nie pomylić, a już potem już po miesiącach, jak sobie zapiszesz, to już będziesz wiedziała, co do czego. A tutaj jest kod PIN do tego, a nie do tamtego, a tu jest kod PUK nie do tego, tylko do tamtego. Pierdolca można dostać i niepotrzebne zawracanie głowy. Dlatego też Kurczaczek bardzo dobrze mówi przy zakupie, że proszę mi to zlikwidować, ten PIN i ten PUK. To wtedy już nic nie będę musieć tutaj szukać, a gdy mi coś, telefon się rozładuje, to znów trzeba ten PIN wciskać, a jak zły PIN do 3 razy sztuka, to już musisz PUK. A jak tego nie znasz, tamtego tym bardziej nie znasz, to już musisz iść tutaj, wiesz, albo do naprawy, albo coś, wiesz. Takie głupoty są, że naprawdę aż głowa boli i śmiać się chce. Tutaj też wychodziło takie młode małżeństwo, też takie, to są dzieci tych tak zwanych komuchów. Już taka dziadóweczka szła i tak spała, jeszcze ziewała, jeszcze nie wyspała się. Ja to już od 4 już tu rajcuję, bo proszę ciebie, o godzinie za 5:05 już miało co przyjechać. Miała przyjechać ogromna platforma, żeby na nią wjechał, proszę ciebie, dźwig wielki. No, i ona wcale nie przyjechała, dopiero jeszcze potem przyjedzie. I to tak fajnie, że na tę gąsienicę wjeżdża ogromny dźwig, który, proszę ciebie, potrafi nie wiadomo jakim łukiem zahaczyć, nie wiadomo, taka szufla, słuchaj, że tam 4 osoby mogłyby się położyć w trumnach. Taka szufla. I proszę ciebie, ta koparka, taka chytra jest, że ona, jak na przykład jest ogromny dziół 6-metrowy na kopie, to ona potrafi wpadać w ten dół, wiesz w jaki sposób? Że ona tą szuflę, co tam 4 trumny, 5 trumien możesz włożyć, tę szuflę tak wbija w ziemię, się tą szuflą podpiera i w ten sposób się wpakowuje w dół, wjeżdża. A jaka z myślą, bo ja mówię, Jezu, ja mówię przecież, on zaraz tu się zapadnie, a on tą szuflę tak, tym nosem, takim dużym nosem się podpiera i wjeżdża w to.
A był drugi mniejszy, to jemu gorzej, bo to wiesz, on nie ma tego rozpędu. No i że on zaraz wyjedzie, no ale muszą mu zrobić takie, wiesz. No, i kupa śmiechu, słuchaj. No, takie różne cyrki człowiek widział, że nawet, wiesz, jakby nie wiedział o tym wcześniej, ale mógłby przypuszczać, że na budowie różne rzeczy. Albo na przykład ty jesteś i nad tobą, wiesz, ten taki żuraw ma tak ogromne ramię, że zahacza jeszcze za budką, za budą na ulicę. Ja mówię, no zobacz, jakiś kolos tu ciągnie na tym, nad naszą budą. Jakby to spadło, to koniec. Albo to trzeba siedzieć w budzie w kasku. I teraz tak, a mówię najlepiej, przecież... A siedzisz w kasku w budzie akurat. No właśnie tak, trzeba. A słuchaj... No nie wiedzę, żebyś cały czas... Cały czas nie zajmuję, no bo po co, ale patrzę, że coś jedzie, to człowiek z wrażenia może. Ale jest tak, że na przykład ten żuraw podnosi też ogromny sracz. Ja mówię, jakby taki sracz, jakby spadł sracz z pełną zawartością gówna, to byś, wiesz, po miesiącu nie wyszła z tego. To by po prostu, nie wiem, co to za ekipa potem by musiała tu przyjechać, bo by to się rozpieprzyło na 50 metrów. Gówno śmierdzi. To by to autobusu nie puścili. Proszę Ciebie, poza tym ja Ci coś powiem, moja kochana. To może było też gówno pożydowskie. No ale... ale gówno w ziemi potrafi... No ale jak to gówno w ziemi? No przecież chyba tam to jest ono, to co on ma przestawiać? Gówno w ziemi może śmierdzić w 1000 lat. Ja Ci coś powiem. Ja Ci coś powiem. Myśmy to kiedyś jeszcze w Anglo-Ameryce Białystok miały takie praktyki. I chodziło, cała klasa szła i kopała w dół. Ale po co? No po co, bo tam miał być park, miał być pomnik, no. Uniwersytet Podlaski przy samym domu partii. No. Tam teraz już nie ma domu partii, jest Uniwersytet Podlaski. I ten park tam jest, a tam była cała dzielnica żydowska, młynowa i tak dalej. I klasa kopała dość głęboko, to się dokopała do gówna. Ojej. I mówili, że gówno potrafi śmierdzieć pod ziemią być bardzo długo. Nie do wiary, bardzo długo. Potem jakieś musiały koparki przyjechać, bo to było nie do wytrzymania. I tego, i tam swoje zrobiły. I tam stoi ogromny, proszę Ciebie, pomnik. Taki patriotyczny, polsko-ruski, rusko-polski. No, także tak, mogą na to pluć, bo to tych w Warszawie, tak jak mówię, tych ruskich to tutaj nigdy nie lubili, ale potem jak ruskie zaczęli handlować wzdłuż Marszałkowskiej pod pałacem, a to na stadionie, a to pod markami, to tak, bardzo chętnie polubiłyśmy ruskich. Zaczęli tych Ukraińców zaraz przyjmować do pracy. No ze względu na to, że to zauważyli, że jaki handel, to coś można zarobić, prawda? No, a jak nie będziesz handlowała, to ty nic nie zarobisz. No, także widzisz. No, także więc widzisz, moja droga ta, parafianko. Taka sytuacja jest z tymi Żydami. I dlatego to powiedziałam, taki wstęp dałam, że być może to było gówno żydowskie. Bo tam było jakieś getto na pewno. I co to było, to ja nie wiem, co to było. Wiadomo, że warunki sanitarne to było okropne. I tam miejsce, proszę Ciebie, w Anglo-Ameryce Białystok, bardzo znane, proszę Ciebie, bo tak, Park Przyjaźni i obok Parku Przyjaźni, nie wiem czy Ty wiesz, w ogóle jest ogromny teatr lalkowy. Białystok słynie z teatru tego i ze szkoły lalkarskiej. Ale tam, jak ja się dowiedziałam, że w roku przyjmują tylko 6 osób, nie wiem, bo tam może różne wydziały były, to się złapałam za głowę, ale byłam na takim spotkaniu już lalkarskim, to mnie pani profesor zdążyła już poprawić, że lalka to nie jest to samo co kukiełka. I zaczęła mi tu opowiadać, jakie są różnice pomiędzy kukiełkami, a ja mówię tak, myśmy już z kukiełkami jako dzieci, jak długo państwo macie do czynienia z tym i taka mądra była i powiedziała, że to jest co innego. No
Ja mówię, ale myśmy się też przebierali, że jako ludzie byłyśmy, bo na początku coś tam wymachiwałyśmy rączkami i to nawet i to do późna i te duże te psy i koty były duże, ale myśmy się jeszcze wcześniej czy później różnie to było, przebierali za koziołka na przykład. Na przykład ja byłam koziołkiem Matołkiem. I witaj babciu, witaj dziadku, witaj babciu, zaraz upiekę wam smakołyków, przygotuję wam szaszłyków. Takie były te rymy. No a ty byłbyś świetnym lalkarzem. Ale słuchaj, no ja nie jestem lalkarzem, nie jestem lalkarką. Ja mogłam zostać jeszcze pralką, ale to raczej chodzi o garbatą praczkę. To garbatą praczką jest Mareczek. To jest syn Dawida i garbatej praczki. Mareczek jest synem Dawida i garbatej praczki. Także słuchaj, no ja się ciągle bawiłam tym, ale my jako dzieci to doszłyśmy, proszę ciebie, w tych przedstawieniach lalkowych do bardzo wysokiego poziomu. Dlaczego? Dlatego, że to było w Domu Kultury, takim znanym na wojewódzki ośrodek animacji, na Kilińskiego, tam Muzeum Wojska, tam wszystko było itp. I tak dalej. I nam pisano melodię do piosenek. Baryłeczka była pusta, teraz wierzchem woda chlusta. Hej podłogo, radujże się, bo ci piesek wodę niesie. Niesie wody całe mnóstwo, będziesz czysta niby lustro. Hej po... I tak dalej, tam szło i kilka tych piosenek było pisane, a nawet proszę powtórzyć, śpiewamy z fortepianem. I to było, proszę ciebie, myśmy raz w niedzielę z koleżanką byłyśmy tylko we dwie. Bajka o piesku i kotku. To myśmy występowały na trzech choinkach, trzech imprezach, trzech zakładów pracy. I dostałyśmy po trzy ogromne paczki. No myślę. A no myślę. No to myślę, jak w niedzielę było, proszę ciebie. Ogromny parawan to był. To myśmy jak na początku miały te kartki, bo tam było 12 kartek formatu A4, to poprzyklejałyśmy do tego parafanu, że tam tu się było podglądało, a potem stwierdziłyśmy, że lepiej jest mówić z głowy, improwizować i dobrze to umieć na pamięć w ogóle. To byśmy potem już tej kartki coraz mniej i tak dalej. I to było bardzo fajnie. Po trzy paczki, słuchaj, to dla dziecka to było, wiesz. No tak w czasach, jak prawda, były kłopoty. Także proszę ciebie, poza tym były kolonie. Jakie kolonie? Miejscowe. Nie chodziłyśmy, jadłyśmy w barach mlecznych, proszę ciebie. Takie pół kolonie. O, takie pół kolonie. Poza tym jeździłyśmy do Tychocina, tam gdzie Żydzi mieszkali, być może mieszkają, bo tam też miałyśmy dać przedstawienie, nie dałyśmy wtedy żadnego przedstawienia, ale zwiedzałyśmy na to jakąś basztę, jakieś tam zabytki czerwone, tylko pamiętam czerwone cegły i jakiś dom kultury, żeśmy tam coś miały dać przedstawienie, żadnego przedstawienia żeśmy tam nie dały. No, także słuchaj, kupa śmiechu na wydechu i ta Ala Duc, która jak myśmy z tą Alką za parawanem się chowały, żeśmy się do próby szykowały, to Alicja Duc grzebała gluty i jadła. I myśmy jak podejrzały za parawanem, to myśmy nie mogły rozpocząć, bo myśmy ryczały ze śmiechu. A ta Alicja nie wiedziała, o co chodzi. Mówi, czy wy rozpoczniecie już tę próbę, czy nie? I ona, proszę ciebie, Alicja Duc, tam był taki przegląd wojewódzki, zespołów, wszystkiego to było razem, co za będę kupić. I ona mówiła, tak mi się to podobało i już tego też nie mogę odtworzyć, wiersz do trupa. Alicja Duc. Ale mówiła, z jaką dykcją. Ona miała jakąś taką dziwną wadę wymowy, ale... Bo ja nie wiem, ten wiersz do trupa to jej super wyszedł. A myśmy zajęły drugie miejsce w całym województwie. Mm-hmm. Ten nasz teatrzyk o piesku i kotku. Nie wiem, czy to było na konkurs. Słuchaj, myśmy ciągle w stresie, bo to jakieś konkursy były. I słuchaj, i ta nasza Alicja Duc, ona była wspaniała. Kiedyś ja ją spotkałam, tę Alicję Duc, w Ośrodku Animacji Kultury, bo trudno jej nie poznać. A jeszcze jak się nazywa Alicja Duc, to chyba to była Duc. Ja mówię, wie pani co? Niech pani przypomni, kto napisał tę bajkę o piesku i kotku, bo to jest takie fajne. 12 kartek i tego było dużo, że to warto sobie chociaż poczytać. Może się już teraz będę na pamięć. No, a ona mówi,
Ja nic sobie nie przypominam. No to jak to jest? I ona... Ona nic sobie nie przypomina. Ona pamięta kukiełki. Ona nie przypomina. Ty sobie wyobrażasz? No, może po latach to powiem. No ale słuchaj, skąd ona tę bajkę wytrzasnęła? Ona nic nie przypomina. Także więc, to ja się strasznie zawiodłam na tej Alicji Duc, to nawet już potem z nią tam gadać nie chciałam. Jakaś szurnięta. No czyli jeżeli ja coś grzebałam, to ja myślałam wtedy. Byłam młodsza. Dobro, to takie rzeczy się pamięta. To może w jakiejkolwiek literaturze, gdzie... O, właśnie, teraz są te smartfony. Teraz można... Już człowieku widzisz, o, jak wpuszczę sobie bajka o piesku i kotku. Pies i kot, za którym się razem coś tam idzie. No, kto napisał? I wtedy to... Wstawaj, piesku, tyleniuszku, ciągle leżałbyś na brzuszku. A ja tak... I ogonkiem myszy straszył. I ten ogon taki przez ten parawan... Dawaj, piesku, tyleniuszku, ciągle leżałbyś na brzuszku i ogonkiem myszy straszył. Patrz, jak brzydko w domku naszym. Brzydko u nas? To przesada. Moja kotko, głupstwa gadasz. Mamy sucho, choć deszcz leje, ciepło, chociaż chłód na dworze. Więc mieszkanko kiepskie nie jest, ostatecznie bywa gorzej. Mój ty świecie, co on plecie? Ja nie o tym mówię przecie. Tylko o czym? O porządku. Pełno śmieci w każdym kątku. W jednym kącie słoma leży, w drugim kącie stos obierzyn, w kącie trzecim stos wypieci, w kącie czwartym wiecheć starty. Sufit ginie w pajęczynie, pełno sadzy na kominie. No tak jest początek tej pajęczyny. Podobieństwo nawet widzę. No bo to tu jest taki syf. To więc tu jest taki syf. No. Także ile tego było, bo tych, wiesz, bajek było kilka, tamtego wszystkiego było kilka, no to było, wiesz, niesamowite. A jeszcze, wiesz, dla dziecka, to jak mówię, to są niezapomniane. No. A żeśmy jeszcze zdążymy na te wycieczki jeździć, to wiesz, na te takie dla dziecka, ty Kocin, dla mnie wiesz, wyjazd, to jest Anglia, Ameryka, Białystok jest tak wielka, żeśmy tam biegali wszędzie, a tam się wszędzie nie da biegać, bo to jest tak ogromne, tam się tam na ten Antoniów pojedzie, to końca nie ma. Ja raz od takiej Lucynki wracałam z Antoniówka, to słuchaj, ja tam... Biegłam, szłam przez tunele, przez... Kurwa ich macie, zielone jakieś wzgórz. No to coś okropnego. Nie do pomyślenia tereny, olbrzymie tereny i tak dalej i temu podobnie. Także więc dla mnie ta Anglia, Ameryka, Białystok to zawsze było czymś takim wielkim, wiesz. I jak wreszcie do tych Kocina pojechały, a potem jak ja wyjechałem do tego Cikocina, to i w ten pociąg, albo żeśmy jechały na pogrzeb ojca, że zginął w wypadku jako ten górnik. No to żeśmy pojechały, to dla mnie pierwszy wyjazd do pociągu. A ile lat miałeś jak to? No ja byłam malutką dziewczynką, no. To, ja, to było w 72 roku. No co, to był ten, w kopalni na dole coś się zabawiło? Nie, to kobieta go przejechała. Jak to przyjechała? No to co? Leżał na jezdni? Ale prawdopodobnie ona była pod wpływem alkoholu. Ta kobieta. No nie wiadomo, co tam było, co tam. Myśmy tam nie mieli pojęcia, czy tam ją aresztowali, czy... Ale właściwie to i on był pod wpływem alkoholu. No tak jak Mareczek, wiesz. I ten pod wpływem, i ten pod wpływem. No. No to Mareczek facetem, a to była kobieta.